Siemanko, z tej strony GB95 i witam was w 13 odcinku gry Black Book. No i mam nadzieję, że pójdzie szybciej niż zazwyczaj. W tym odcinku, w poprzednim odcinku, ostatecznie, znaczy tak, dotarliśmy do matki tej zmienniczki, którą uratowaliśmy i którą ostatecznie nazwaliśmy Klaudia. Więc Klaudia tam sobie już żyje. Byliśmy u jej matki. Pomogliśmy tej matce uwolnić się, powiedzmy, spod uroku Obderiki i tego zaklętego, powiedzmy, zaklętej kłody. Tak bym to nazwał chyba w takim najlepszym podsumowaniu. No i więc żeśmy dotarli, odczarowali kobietę, pokonali kłodę. Kłoda została wchłonięta przez naszą czarną księgę, tym samym zasiliła drugą pieczęć, osikową pieczęć i dzięki temu pieczęć została złamana. Pojawiliśmy się później u bodajże diabła, z którym troszkę pogadaliśmy. Później pojawiliśmy się w domu. No i naszym następnym zadaniem będzie odblokowanie, otwarcie następnej pieczęci i będzie to pieczęć wody tym razem. No i jakiś tam zarys historii, czy tam przygody już mamy. O, pójdzie ze mną proszka? Troszkę ze mną pójdzie, zajebiście. Także będziemy szli, żeby otworzyć ogólnikowo. Będziemy dążyli do tego, żeby otworzyć pieczęć wody. Ale na obecną chwilkę będziemy szli do wioski, jak dobrze rozumiem, w której są prowadzone wykopaliska soli. I tam zniknęło kilku ludzi i prawdopodobnie tam spotkamy tego demona, którego musimy znaleźć tak naprawdę. I mam nadzieję, że on pozwoli nam otworzyć kolejną pieczęć, czy pomoże bardziej nam z otwarciem tej pieczęci. Więc widzimy się na końcówce, podsumuję co się działo po drodze zaraz. No i jesteśmy z powrotem. To miała być taka krótka ścieżka, a dość sporo się z niej rozwinęło. Tutaj była poczta tak naprawdę. Dwóch gości ze sobą rozmawiało. Jeden o demonach, drugi lekarz. Naukowiec, który nie wierzy w demony. I tamtego wojownika, znaczy żołnierza, koń był torturowany przez duszka dobrego. Tylko że z racji, że ten koń był biały, a nie tam siwy, no to ten duszek go torturował, żeby ten koń umarł, ewentualnie żeby się go wyzbyć i żeby jego właściciel zmienił konia. Ale poprosiliśmy proszkę naszego kotka o pomoc, który zarzucił, że widzisz tą księgę, co ona ma? Nie podskakuj, bo tam są zaklęcia, które niszczą takich jak ty, uwierz mi. Więc pozbyliśmy się duszka złego, dzięki czemu mogliśmy pojechać dalej. Tutaj była po prostu ścieżka, w której przechodził jakiś facet z kijem, znaczy z maczugą chyba nawet bym powiedział, więc się ukryliśmy, nic więcej. Tutaj jakieś cienie przy rzece, ale gdy się pomodliliśmy, to zniknęły. I tu... co tu się działo do cholerki? Była jakaś walka, ale nie pamiętam jaka. Ale mało znacząca. Tak czy inaczej, bardziej znaczącą mieliśmy w tą scenę. Tutaj akurat widzieliśmy tylko coś w stylu ognistego tornada. Natomiast tutaj była, bo tak, ten naukowiec, lekarz przyjechał do właśnie dziewczyny z tej wioski, bo nie mogła już zasnąć od wielu, wielu miesięcy i lekarz z tej wioski wysłał do tamtego wiadomość. I chłopak nazywał się Aleksander. My tutaj przybyliśmy, pogadaliśmy, powiedzieliśmy, że to jest jakiś demon, ale on nie wierzył. Więc jakoś nam się udało go przekabacić, schowaliśmy się na piecu i przeczekaliśmy, aż demon się pojawi, który rzeczywiście się pojawił. No i nastąpiła walka. Pierwsze dwa razy przejebałem, bo niechcący zmieniłem sobie zakładkę z zaklęciami, więc korzystałem z tych najbardziej podstawowych, które były chuja warte. Później już jakoś poszło. Demon był dość spoko, na zasadzie fajna miał zdolność,
dla niego i trzeba było się pod tą zdolność jego postawić taktycznie. Czyli za każdym razem, kiedy on otrzymywał obrażenia, zwiększało mu się błogosławieństwo, czyli atak. I zaczynało się to od piątki. I zwiększało za każdym naszym udanym atakiem. Do tego miał 100 hapsa, więc tak sensownie, ale rzucał klątwę, przez którą zadawaliśmy jeden punkt obrażeń i schodziło to za każdym atakiem, który wykonaliśmy. I więc tak. Przeciwnik rzucał nam klątwę z 7 stakami. My atakowaliśmy ze 3, może 4 razy po 1. W pierwszej turze już nawet przy każdym takim jednym ataku dostawał błogosławieństwo na 20 obrażeń. To była pierwsza tura, gdybyśmy zaatakowali 4 razy. W drugiej turze schodziło mu o 1, więc on miał wtedy 19. Nam schodziły te ataki do powiedzmy 3. Zadaliśmy mu jeszcze 3. Mu urosło o 12, czyli miał już 31 bonusu do ataku. Więc bez żadnych problemów mógł nas uspierdolić. No i tak się stało za każdym z 2 razy. Za trzecim razem wstrzymałem się z atakami oraz się broniłem przez te jego pierwsze 5 tur. Później powoli dążyłem do tego, żeby go zabić. Udało się bez większych problemów. No i idąc dalej. Tu Belim, tu mówiliśmy. Tu była linia telegraficzna. Były te linie wysokiego napięcia, coś w tym stylu. Ale jedna z nich była zerwana. No i 2 facetów, jeden powiedzmy kierownik i jeden pracownik kłócili się, bo kierownik się bał pójść dalej. Więc postanowiliśmy iść. No i poszliśmy sami. Sprawdziliśmy. Były jakieś ślady, powiedzmy, czarta. Była zerwana linia. Ta powiedzmy wysokiego napięcia, ta telegraficzna, ale nic więcej przynajmniej nie znalazłem. Choć wydaje mi się, że mogło coś tam jeszcze być. Bo poszliśmy później do następnej wioski i tam facet mówił tak, to na pewno był czart. No i każde nasze słowo, co powiedzmy, co mogłoby odrzucać tą winę czarta, on przekierowywał. Nie, to na pewno czart, bo przecież one mogą chodzić na 2 łapach, albo to, albo tamto. A wydaje mi się, że ktoś po prostu podszywa się pod czarta i celowo z tej wioski, może nawet facet, z którym rozmawiałem, celowo przeciął te linie telegraficzne. Ale więcej niestety już nic nie mogłem zrobić, dostałem tylko wynagrodzenie za pomoc tym ziomkom i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. A gdzie jesteśmy? A, tu były po prostu 3 demony, które nas zaatakowały, bo sobie odpoczęliśmy. No i nas zaatakowały, jak wychodziliśmy z wioski. No i udajemy się teraz do Uzborów Plant, na plantację Uzborów. I tutaj, gdzie zbierają tą sól, gdzie są te wykopaliska soli. Jest nasz główny cel i mamy nadzieję, że tutaj może spotkamy tego wodnego demona. No, strażnika wody, czy jakby tak nazwać. Was już ожидają i wkrótce wy znowu spotkacie uprawiającego. Dobra, dotarliśmy do biura tej fabryki. Spodziewano się nas, szybko spotkaliśmy menadżera. Ja, żeby nie przedłużać odcinka znów przesadnie, przytnę w tym miejscu, opowiem, co się działo już po przycince i będziemy kontynuować. Też krótka rozmowa. Najpierw Wasia go zjebała za to, że musiała zapierdalać całą drogę sama. Tutaj napierdalała się z tym płonącym wężem, czyli z tym demonem od tej babki, która spać nie mogła. Później jeszcze jakieś inne demony przycinają kable telegraficzne w wioskach. No kuźwa pojebane. Facet powiedział, no rzeczywiście dziwne rzeczy się dzieją. Mogę dać moim ludziom więcej jej wódki, żeby się mniej bali. Halbie go, co się działo, facet mówi, że nic się takiego nie działo, ludzie gadają, tyle. O wydarzeniach, czy coś się działo, jak go nie było. Nie, nic się działo, jak go nie było. Więc bierzemy się do roboty. Czyli jak rozumiem, będziemy teraz mieli swoją siedzibę, tak naprawdę, czy tak w cudzysłowie. Tu w tej fabryce. Dokładnie tak, czyli to miejsce będzie naszym miejscem na ten czas, z takim spoczynkowym i bazą wypadową niestety. No i powracamy. Jednak odcinek miał 10 minut, więc szkoda byłoby wrzucić tak króciutki. A więc tak sytuacja się przedstawia. Jesteśmy w tej fabryce. To nie są wykopaliska, to nie jest kopalnia, tylko to jest fabryka, gdzie przerabiają sól. Pierwsza lokacja. Biuro, spogadaliśmy z tym głównym. Druga lokacja, pompa.
w której facet, który tam był, był powiedzmy przeciwko nam, że się nie sprowadza wiedźm do miejsca pracy i tak dalej. Nawet źle odpowiedziałem na pytanie, co się robi w tym miejscu, gdzie byliśmy. Bo mi się rzuciło w oczy, że ochrona, a Basia odpowiedziała, że ochrona, gdyby zaatakowano ich. Więc akurat to nie było to, więc tym bardziej przyznał sobie rację. Skrzynia ze solą, czyli to jest akurat gigantyczny budynek, w którym się trzyma sól i tutaj najprawdopodobniej jakiś demon będzie. Saltpan oraz Storehouse. Tutaj się powiedzmy tą sól, jakby wodę z soli wyparowuje, a tutaj się ją przechowuje. Sauna i rzeczka w pobliżu. Tutaj w magazynach walczyliśmy z dobrymi duszkami, które myślały, że jesteśmy tym demonem, który zabija tutaj ludzi. Tutaj spotkaliśmy Baniksa, który też myślał, że jesteśmy tym demonem, który zabija, więc chciał nam nawet dać podarunki. Ale jak mu powiedzieliśmy, że jesteśmy człowiekiem, to sobie poszedł w piździec. A tutaj był rybak, który sprzedał nam podkowę, która chroni przed klątwami. I będę chciał na pewno z tego skorzystać. Bo teraz spotykam powoli przeciwników z klątwą, więc szkoda byłoby się wjebać w to nie wiadomo jak. No i idziemy na główną misję, czyli ten saltbox, czyli powiedzmy tam, gdzie trzymają, no nie sól, ale jeszcze ten roztwór soli, czy coś takiego, zanim go przegotują. Tak więc tutaj mamy się dostać. Ale ludzie się, to się zaklinowało, znaczy zgubili klucz, kłody są zbyt przesolone i po prostu są łamliwe, ludzie się boją, że zginą, masa powodów i po prostu jajec. Tak więc jeden z robotników napisał nawet jakiś poemat dla niej, chciał się z nią inny chciał się ożenić już z nią, więc no... Wychodzi, że jakaś syrenka, jakaś rusałka w tym przypadku. A więc tak, pokrótce rozmowa, którą przyszło mi przeczytać, przelecieć, przeskoczyć. Przelecieć to nie najlepsze słowo przy rusałce. Także została wysłana przez Wodanoja, czyli przez tego pana tych wód, który jest jej ojcem, żeby prawdopodobnie, żeby poznała nowych przyjaciół. Takie jest jej myślenie. I wszyscy ci ludzie nie są martwi, tylko według niej uśpieni. Ona dała im pieniądze, bogactwo i wieczne życie, tylko po to, żeby sobie... A oni tylko tu muszą pływać i być jej przyjaciółmi, więc to jest wszystko, powiedzmy, teoretycznie z jej strony. Zapomniałem zmienić kartę z zaklęciami, więc będzie to chujowa walka. No a cóż, powalczę z nią. Mam nadzieję, że dość zgrabnie pójdzie, tak jak to nieraz idzie, a nie w tą gorszą stronę. A, no i przy okazji Basia powiedziała, że skoro jesteś duchem wodnym, może dzięki tobie uda mi się złamać kolejną pieczęć, więc będziemy walczyć. A grzebień, który rusałka ma, mamy identyczny, gdzieś tam znaleźliśmy wcześniej, więc się rusałka wkurwia, więc walczymy. Także do zaraz. No i wracamy przy końcówce walki. A, tak będzie lepiej. Przy końcówce walki wracamy. To jest moje czwarte podejście, więc nie najgorzej. Pierwsze spieprzyłem ze względu na talię księgi, którą miałem, więc to powiedzmy może się nie liczyć. Następne dwa razy były już z normalną talią, ale no nie poradziłem sobie, jeszcze nie wypracowałem jakiejś taktyki na nią. Znaczy, że tak, ona przywołuje sługusa do dwóch sługusów, zazwyczaj jednego, i skupiałem się na niej, bo zabijesz ją, sługus zginie. Ale sługus na tyle jest w stanie zrobić, bo dużo sadzi waste'a, że lepiej się go pozbyć, bo nawet z tarczą nie możemy się ochronić przed jego atakami. Więc trzeba się go pozbyć czym prędzej i dzięki temu ona jest później znowu goła. To jest usełka, tak? Ona jest zawsze goła. No ale nie ma pomocników, więc łatwiej sobie z nią poradzić. Dodatkowo masy to jest minus masy, trzeba sobie dorzucić Blessa, żeby dopiero coś robić. Patrzcie, mam 12 do ataku na każdą kartę. I dzięki temu dopiero ta dodaje 14, ta 15, ta 12. Z czego ta normalnie leje 1,
Ta normalnie leje chyba 2 i ta normalnie chyba leje 2. Więc trzeba jakoś coś zdziałać, żeby to lało porządnie. I niestety trzeba się nasać, więc najprawdopodobniej będę jeszcze przerabiał, myślał coś nad talią, żeby była bardziej ofensywna, bo tak jak widać częściej mi się trafiają defensywki. Chyba że nie potrzebuję, chyba że potrzebuję defensywne karty, to strony, to wtedy trafiam na samy ataku i później dostaję kuźwa za 20 obrażeń. Jedyna jeszcze zdolność, która u niej troszkę tylko przeszkadzała, to była jej regeneracja. Ona ma zdolność, która leczy za 28 zdrowia. No ale jakoś sobie poradziłem. Nie było tak najgorzej. Troszkę ta walka trwała niestety. I to jest chyba najgorsze. A teraz dobijamy... Jeps. Na strzała. Więc zadanie wykonaliśmy. Jedna rzecz jeszcze mnie zastanawia. Skoro ona jest córką tego wodnika... No bo teraz jej nie zabiliśmy. No i wracamy do naszej izby. Pokonaliśmy Sałkę, ale ona uciekła. Niestety nie zabiliśmy jej i nie wessaliśmy ją w księgę. Więc... Coś tam sobie poradziliśmy, ale bez niej przede wszystkim nie będzie wiecznego życia. Powiedzmy. Nie będzie soli i nie będzie wody według jej. A, no i to co się zastanawiałem. Jeśli pokonamy Rusałkę, to jej ojciec, który jest tą wodzionką, mógłby się wkurwić i nam w ogóle nie pomóc, albo nas atakować. Jeśli opcja druga by też weszła w grę, czyli że nas będzie atakował, to możemy mieć silnego przeciwnika przeciwko sobie. Także to też nam się nie bardzo uśmiecha. No co, myśmy właśnie to tyle było rozmowy z Rusałką. Później wpadł ten menadżer całej tej fabryki i nakazaliśmy mu uszykować konie, żeby wrócić do starego Igora, żeby nam podpowiedział co i jak. Ja z nim jeszcze zagadam, zobaczę kto nas odwiedził, opowiem wam to jeszcze i będziemy kończyć. No i jesteśmy po raz kolejny z powrotem. Osobnikiem, który przyszedł, był znów ten menedżer kopalni. Mówił, że mimo, że pozbyliśmy się Rusałki, tam dalej straszy. Nie w gospodzie, w stajni bodajże. Tak czy inaczej, no okazuje się, że Rusałka uciekła, dlatego że ktoś strasznie potężny musi jej chronić. No i gdy Igor dowiedział się, że ona mówiła o swoim ojcu, domyślił się, że będzie chodziło albo o wodniku, albo jeszcze był Woldun. I chyba Woldun. Nie jestem pewien, te nazwy są naprawdę dziwne i szybko wypadają z głowy. Ale chodziłoby, że to był Woldun. Jeśli to jest Woldun, to to jest taki wodnik nadwodniki. Kontroluje on wodę w każdej postaci. No tak byśmy to mogli powiedzieć. Tak jak masz zwykłego wodnika, który powiedzmy jest panem wody, ale to jest woda jako ciecz, tak ten Woldun jest wtedy panem i wody, i powiedzmy lodu, i pary wodnej. Tak byśmy to uznali. Dodatkowo, on powstał jeszcze lata przed Chrystusem, więc jest starym, jest potężnym wodnikiem. Wyzbył się w jakiś sposób wszystkich innych, więc pozostały tylko te mniejsze, te głupsze, które służą jemu. Te trochę mądrzejsze się poukrywały albo nie żyją prawdopodobnie. Więc to wygląda w ten sposób sytuacja. Niestety też problem jest taki, że to jest jedyny wodnik w okolicy. Nie spotkamy żadnego innego. Więc musimy jakoś się z nim dogadać, żeby otworzył nam księgę. I najprawdopodobniej też nie będziemy w stanie go pokonać w walce, bo jest potężny, więc z tego lepiej, żebyśmy nie próbowali. Mówi się też, że on tam gdzieś pod wodą ma swoje całe królestwo, cały zamek, więc to jest akurat w Hell's Lake, czyli piekielnej rzece. Piekielne jeziorko. Tak. W piekielnym jeziorze ma swój zamek calutki. Ale możliwe, że wyjdzie do mnie na powitanie na brzegu tej rzeki, jeziora. Tak.
Będzie jezioro, chyba. Chuj z tym. Zbiornik wodny. Więc będziemy się musieli tam udać i sobie z nim pogadać. Miejmy nadzieję, że na tym się skończy, a nie nad jakąś, nie z jakąś walką. I dodam wam, że puszka jest chujowym wsparciem, bo daje tarczę. No co prawda w walce z usałką się dość przydała, bo mi karty nie siadały i jego piątka jeszcze tam dawała nawet cacy. Ale to niestety nie jest to, co by mi było potrzebne. O wiele lepiej się spisywał jednak Nikolaj z swoją dychą damage'a. No i nie przedłużam odcinka, bo starałem się, żeby był krótszy w końcu i mam nadzieję, że mi to wyszło. Więc nie chcę przedłużyć teraz specjalnie gadką końcową, żeby się to znów zesrało tak naprawdę. Więc dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku Black Booka. No i nie pozostaje mi nic innego. Na razie, miłego wieczoru, miłego dnia. No i hej.